to lato będzie wyjątkowe. Z kolejami dolnośląskimi odkryj najpiękniejsze atrakcje regionu. Przekonaj się, jak wiele jest jeszcze do odkrycia we Wrocławiu. Podziwiaj europejską perłę baroku w Krzeszowie. Spędź aktywnie czas na kąpielisku w Jeziorzanach. Zachwyć się majestatycznym zamkiem Książ. Spędź aktywne lato z kolejami dolnośląskimi. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny jest dla nas tak ważny? Bo daje odpowiedź na nasze potrzeby, lokalne i globalne. Pokazuje, jacy jesteśmy. Daje wiedzę, która ułatwia rozwój i wyznacza kierunek zmian. Liczymy się dla Polski. Sprzedam drzewo opałowe, sezonowane. Miks sosna, modrzew, dąb, buk, 100 zł metr kwadratowy. Oraz kominkowe, dąb, buk, 150 zł metr kwadratowy. Dowóz gratis na terenie gminy Bolesławiec. Więcej informacji pod numerem 691 089 260. Sierpnia, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Na ogrodach ceramicznych Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego miał w sobotę finał niezwykłego projektu, którym jest ceramiczna bajka dla dzieci, niezwykła przygoda Dzbanka Franka. Książkę napisał Grzegorz Nowicki, a ilustrowali ją Mariusz Ochocki i Maria Starzyk. Obecne czasy znaczone pandemią koronawirusa nie pozwoliły na zaplanowane wcześniej uroczystości, które miały uświetnić jubileusz 70-lecia Bolesławieckiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna. Ale jednym z elementów obchodów tej rocznicy stało się wydanie wyjątkowej bajki Niezwykła przygoda Dzbanka Franka. Na dzisiejszej uroczystości zaprezentujemy promocję książki niezwykłej bajki pod tytułem Niezwykła przygoda Dzbanka Franka. Zanim jeszcze więcej będziemy mówić na temat książki, chciałam tutaj Państwu przedstawić autora bajki, pana Grzegorza Nowickiego. Jeleniogórski antykwariusz, pisarz i poeta napisał bajkę o przygodach zakupionego niegdyś przez siebie na pchlim targu dzbanka ceramicznego, który około 1919 roku powstał w bolesławieckim zakładzie Paula. Jego historia zaczyna się w Bolesławcu w tamtym właśnie roku i toczy się przez dziesięciolecia, znajdując zakończenie w obecnej ceramice artystycznej. Promocja bajki odbyła się w ogrodzie ceramicznym, a czytał ją sam autor. A niezwykły był to dzbanek, miał szlachetne pochodzenie, urodzony w Bolesławcu, dolnośląskie miał korzenie. Kobaltowy miał garnitur, oczka pawie, kolorowe i czapeczka w rąbik szyta okrywała dzbanka głowę. Jakie uszko, jaki dzióbek zachwycała się publika, istne cudo powiadali. Każdy chciał go podotykać. Na widowni bajki uważnie słuchały dzieci, ale też wszyscy dorośli, wśród których byli samorządowcy z Bolesławca i z miast partnerskich, z Włoch, Niemiec, Francji i Bośni i Hercegowiny. Gratuluję pomysłu, bo rzeczywiście kwestia takiego dotarcia do pewnych grup, a widzieliście Państwo, jak tu dzieci siedziały i jak bardzo uważnie słuchały słów autora. Dzieciom się podobało, prawda? Podobało się, tak? Dobrze, to powiedzcie rodzicom, że mają kupić, bo to w komplecie się kupuje książkę. I my natomiast kupimy to na pewno do przedszkoli, więc w naszych przedszkolach dzieci będą po raz kolejny kształtowały w sobie miłość do gliny. Prezentacja bajki była sukcesem i świadczyły o tym kolejki po książkę, a potem po autograf autora. Sam autor również nie krył swojego zadowolenia z tego wydarzenia. No zwykle na święcie ceramiki byłem jako kupujący, jako widz. Dzisiaj jestem jako autor książeczki promującej ceramikę artystyczną. No i jestem bardzo zaszczycony w ogóle i przyjęciem, i odbiorem tej bajki.
i kolejką po autografy, także naprawdę jest wspaniale. Piękna pogoda, piękne eksponaty, brać, kupować i to jest naprawdę dobre święto. No już wcześniej rozmawiałem z twórcami ilustracji do tej bajki. No oni są bardzo rozochodzeni do tego, żeby jeszcze coś zrobić, bo tak im się to ilustrowanie bajek spodobało. Czy w pana planach jest może coś kolejnego, co by dotyczyło Bolesławskiej Ceramiki? Jeszcze takich planów nie mam, ale wezmę pod uwagę te wszystkie sympatyczne głosy publiczności i autorów ilustracji. I oczywiście jak usłyszę jakąś ciekawą opowieść, to ją przekażę. Autorami ilustracji do bajki byli główny projektant ceramiki artystycznej, z którym współpracowała w graficznej oprawie Maria Starzyk. Efektem stało się wydawnictwo o unikalnym charakterze, łączącym bajkę z elementami bolesławieckiego świata ceramiki. Niewątpliwy sukces tego wydawnictwa sprawił też dużą satysfakcję jego współtwórcom ze spółdzielni rękodzieła artystycznego. Wrażenia są dotychczas niespotykane. Tyle osób zainteresowanych, wielu słuchaczy. Całe wydarzenie przekroczyło moje wyobrażenie. Wydawało mi się, że to będzie bardziej skromna impreza, natomiast okazało się, że przyszło bardzo dużo osób, którzy chcieli poznać, zapoznać się z książką, zobaczyć autorów, posłuchać tekstu pana Grzegorza Nowickiego. Po prostu jestem zaskoczony. Jakie wrażenia po tym pierwszym publicznej prezentacji bajki? Wrażenia bardzo pozytywne. Bardzo się cieszę, że tak liczna grupa miłośników, zwolenników, przyjaciół ceramiki artystycznej jest obecna na dzisiejszym spotkaniu. To były to ważne wydarzenia z punktu widzenia tej działalności promocyjno-handlowej ceramiki artystycznej. Piękna, słoneczna pogoda dopełniła ten bajkowy klimat ogrodu ceramicznego, w którym znalazła się scenka dla tytułowego dzbanka Franka. A sam dzbanek doczekał się swojej rekonstrukcji po 100 latach od powstania. Ceramika artystyczna wyprodukowała bowiem serię dzbanków z filiżankami, które są repliką tego bajkowego dzbanka. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W czwartek o 9.30 odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. W programie posiedzenia mają się znaleźć uchwały budżetowe oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Chodzi mianowicie o spełnienie formalnego wymogu, by bolesławiecki PKS mógł korzystać z rządowego dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Tylko w ciągu kilku minut bolesławieccy policjanci zatrzymali na autostradzie A4 dwoje kierowców, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Najpierw 45-letnia kobieta spieszyła się do pracy jadąc 193 km na godzinę na odcinku z dozwoloną prędkością do 110. Kilka minut potem zatrzymano 30-latka, który jechał ze Szwajcarii i spieszył się na ślub z prędkością 190 km na godzinę. W ostatnich dniach aż 6 kierowców zostało zatrzymanych przez policyjną grupę SPID, tracąc prawo jazdy na 3 miesiące. Wszyscy oni przekroczyli prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Wśród nich był m.in. 32-latek, który na terenie Bolesławca przekroczył dozwoloną prędkość o 70 km na godzinę. Odbył się drugi etap rajdu rowerowego imienia Leona Piątkowskiego, który zorganizowali Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Muzeum Ceramiki. Tym razem rowerzyści ruszyli w 30-kilometrową trasę południowym odcinkiem żółtego szlaku turystycznego okrążającego Bolesławiec. Po jej przejechaniu i zwiedzeniu zaplanowanych atrakcji turyści zakończyli rajd wspólnym grillem na ośrodku wodno-sportowym. Tak zwane poidełko z doskonałą wodą pitną z bolesławieckich wodociągów stanęło na wiadukt Plazie. To woda czysta bakteriologicznie. Woda w Bolesławcu jest bowiem ujmowana ze studni głębinowych i nie ma w niej bakterii. Ma za to średnio od 49 do 52 mg na litr wapnia.
2,8 do 3,6 mg na litr potasu i 5,8 do 10,4 mg na litr magnezu. Dwaj mieszkańcy powiatu bolsawieckiego w wieku 18 i 19 lat dokonali celowego zniszczenia lusterek bocznych w 6 pojazdach. Podejrzani przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Nastolatkowie, kopiąc i uderzając, spowodowali straty na kwotę ponad 1100 zł. Za zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tradycyjnie już jednym z elementów bolesławskiego święta ceramiki była rywalizacja sportowa w biegu po ceramiczną filiżankę. Tym razem zawodnicy zmagali się z czasem i wodą w niesionych kubkach w parku imienia Huberta Bonina. Bieg po schodach po ceramiczną filiżankę to element sportowy, ściśle już związany z bolesławskim świętem ceramiki. Jest w nim i wyraźny aspekt ceramiczny, a do tego sportowa rywalizacja. Przed pandemią koronawirusa odbywał się w miejskim biurowcu i polegał przede wszystkim na pokonywaniu schodów. Z powodów obostrzeń covidowych nie mogliśmy tej konkurencji z tych zawodów zrobić tak jak co roku, żeby był biurowcą naszego miasta. W ubiegłym roku bieg odbył się przy ulicy Bankowej, gdzie było tylko kilka schodów. W tym roku tych schodów pojawiło się nieco więcej. Witamy Państwa w nowym miejscu. Mam nadzieję, że to miejsce się sprawdzi. Wprawdzie biegi wiedziowców wydaje mi się, że są chyba trochę trudniejsze, ale to mamy się wyjeżdżać. Bieg ten co roku gromadził większą bądź mniejszą stawkę zawodników, ale zawsze rywalizacja była zacięta. W tym roku na starcie biegu w parku imienia Huberta Bonina stanęło ponad 60 zawodników. Cieszymy się bardzo za liczny udział, tutaj bardzo dużo młodszych zawodników, tych najmłodszych, tych starszych. Myślę, że będzie bezpiecznie i szybko, także życzę tutaj sukcesów sportowych. Rywalizacja w tym biegu odbywa się zawsze w poszczególnych kategoriach wiekowych, a jego zasady są proste i przejrzyste. Należy jak najszybciej pokonać trasę, która tym razem biegła przez koronę widowni parkowego amfiteatru. Ale utrudnieniem jest niesiony kubek z wodą, z którego w trakcie biegu należy uronić jak najmniej wody. Każdy ma je na początku tyle samo, a na mecie mierzy się pojemność wody w kubku. Za brakującą wodę otrzymuje się zaś karne sekundy do czasu biegu. 1:25.5. Techniki zabezpieczania wody w kubku są różne. Jedni po prostu powoli się przemieszczają, inni zakrywają kubek i szybko pokonują dystans. Bieg po ceramiczną filiżankę ma już swoich stałych uczestników, którzy już od wielu lat w nim startują, ale największy staż ma w nim sędzia główny biegu Waldemar Krzysztofiak. Po prognozie pogody na czwartek nadamy program o uroczystej sesji Rady Miasta Bolesławca, na której wręczono tytuł honorowy obywatel Bolesławca i zasłużony dla Bolesławca, ale też okolicznościowe medale i odznaczenia. Zapraszam do oglądania, ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jak wiele robią rodzice dla swoich dzieci? Zobaczmy. Położyłem Ninkę. To co, skręcamy? Za chwilę. Najpierw żłobek, szkoła, osiedle dla młodych. Że jak? Chodź, sam się przekonasz. Rodzicu,
Raz na 10 lat odbywa się spis powszechny. To wtedy masz realny wpływ na to, gdzie powstaną szkoły czy mieszkania. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Liczymy się dla Polski. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 13 stopni Celsjusza. W czwartek temperatura wzrośnie tylko do 17. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie będzie duże. W ciągu dnia występować będą opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z kierunków zachodnich.